Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj w kolejny odcinek serii z kart historii Ruchu Narodowego. Te karty zazwyczaj, które tu przedstawiamy, to są te mniej znane, bo te bardziej znane to możecie Państwo znaleźć w wielu innych materiałach, gdzieś w internecie, czy na stronach, czy w publikacjach. A tu jakby taki jest moment, że pochylimy się dzisiaj nad historią pewnej grupy narodowej z okresu PRL-u, o czym w ogóle mało kto sobie zdaje sprawę, że takie grupy w czasie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej istniały i wbrew obowiązującej obecnie propagandzie, bynajmniej nie było to Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald. A moim i Państwa gościem pan Piotr Błaszkowski. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa, panie redaktorze, witam Państwa. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy. Także jeśli uważacie Państwo, że to co robimy jest ważne i potrzebne, to zachęcamy do wsparcia kanału. Dane są w opisie i na końcu filmu. A to o czym powiedziałem na początku, chodzi o tak zwaną niezależną grupę polityczną, która działała właśnie głównie w Trójmieście w latach, tutaj sięgam jakby do takiej mojej ściągawki, którą sobie przygotowałem, w latach 1978-83. To była grupa, może ja nie będę za dużo mówił, zaraz oddam głos naszemu tutaj gościowi dzisiejszemu, natomiast tylko powiem, że była ona określana mianem niekomunistycznej opcji proradzieckiej, więc w zasadzie o co chodziło, bo ta niezależna grupa polityczna potem funkcjonowała pod nazwą Ruch Narodowy, która to nazwa również i dzisiaj przecież funkcjonuje. Co to była za organizacja? Więc żeby dobrze zrozumieć ten problem, to trzeba go widzieć na kilku płaszczyznach. Założyciela, czyli Mariusz Urban, grę operacyjną bezpieki i służb oraz samą ideę, którą przedstawiała. Informacji jest trochę na ten temat. Informacji, to jest pierwsza, to jest Wikipedia. Tutaj skorzystam z okazji i już sprostuję tutaj Państwu, że Wikipedia jest tak: Ruch Narodowy, niezależna grupa polityczna, narodowo-katolicka organizacja opozycyjna istniejąca od 1973 roku w Gdańsku, ujawniona 5 stycznia 1978 roku. Rzecznikiem NGP został Mariusz Urban, do jej działaczy należeli Piotr Błaszkowski i tak dalej. Błąd. Ja nie należałem do NGP, tylko do Ruchu Narodowego od 1982 roku. Kolejną źródłem informacji, to dość ważne, jest Encyklopedia Solidarności. Tutaj mamy hasło NGP opracowane przez Wojciecha Turka. Jest to o tyle ważna postać, że on był świadkiem historii z ramienia Ruchu Młodej Polski, to też ma związek z NGP. I mamy samą stronę Ruch Narodowy, ja też Państwu polecam, tam są archiwalne, ciekawe informacje, między innymi relacje Mariusza Urbana już zacytuję wprost, to jest relacja Mariusza Urbana na temat formowania się opozycji politycznej na Wybrzeżu w latach 1971-73, to jest ważne. Mamy następnie z książkę Sławomira Cęckiewicza Oczami Bezpieki, szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL. Jest to o tyle ważne, że Sławomir Cęckiewicz był członkiem Ruchu Narodowego, ale to już w latach 90. na początku. I tutaj pisze o NGP w kontekście operacji ARKA. To jest operacja ARKA, czyli Służba Bezpieczeństwa w walce z Ruchem Młodej Polski w latach 1979-1988. No i są świadkowie historii, tak? Tak jak na przykład moja skromna osoba. Więc teraz ja może powiem tak. Te wątki, o których zarysowałem, będą się wzajemnie mieszać, więc Państwo odczytają je w mojej narracji. Otóż
osoba Mariusz Urbana. Mariusz Urban to niewątpliwie talent polityczny i człowiek polityczny od swoich czasów, powiedzmy, kiedy był w wieku szkoły średniej, to już wtedy no, starał się, znaczy prowadził taką oczywiście działalność, powiedzmy, polityczną na miarę swoich możliwości oczywiście młodzieńczych. I tutaj mamy taką relację Jerzego Kołodziejskiego, dotycząca tajnej organizacji imienia bohaterskich przywódców Polski przedwrześniowej w latach 1965-1967. Rozmowa telefoniczna z Mariuszem Urbanem w dniu 10 grudnia 2005. Czy pamiętasz, to mówi Jerzy Kołodziński, byliśmy jeszcze dziećmi, mieliśmy 14 lat, kiedy założyliśmy tajną organizację tzw. bohaterskich przywódców Polski przedwrześniowej. Ten tytuł wymyśliłeś ty, posługiwaliśmy się jednak głównie skrótem TOIBPPP. Mieliśmy schowek w Lasach Oliwskich, pamiętam miejsce 4 mile od Oliwy, drogą oliwską asfaltową, w lewo leśną drogą, rzeczka, mostek, a pod mostkiem w lewo w las i tam pod drzewem dziupli były założone dokumenty. Oczywiście to była taka młodzieńcza organizacja, ale to pokazuje już o zainteresowaniach politycznych. Później Mariusz Urban, który jest już absolwentem technikum budowlanym, przychodzi w 1971 roku do Dominikańskiego Ośrodka Duszpasterskiego. To jest taka słynna górka, znana tym, którzy tutaj trochę się interesują sprawami, to wiedzą o co chodzi. W tym czasie pojawia się tam słynny zresztą ojciec Ludwik Wiśniewski. I ten kontakt został zawiązany w 1971 roku, przy czym uwaga, te duszpasterstwo akademickie to dotyczyło spraw religii, tak? Znaczy tam oficjalnie, znaczy tak na początku, to był wykład religii, który prowadził ojciec Wiśniewski. Ja tutaj też odsyłam Państwa do relacji, bo to jest bardzo wątkowa, wielowątkowa relacja, która ja miałem skojarzenie z latami 80. czy 90., ale XIX wieku, kiedy były dwie kanapy, na której siedzieli młodzi ludzie i później na jednej kanapie przyszli narodowcy, a na drugiej kanapie zasiedli młodzi socjaliści. To jest o tyle ważne, że tam ukształtowało się przyszły ruch Młodej Polski, przy czym byli to licealiści, to była czwarta klasa pierwszego liceum ogólnokształcącego, tworzyli ją Grzegorz Grzelak, Aleksander Hall znany, mniej znany Młynek, Janusz Moltke, Wojciech Smoliński, Adam Sittler, Arkadiusz Rybicki. Później dołączyły na następne na nazwiska znane jak Terlikowski, czy Smoliński, czy Grzelak i tak dalej, ale to jakby tak dalej. I tak z tej grupy, z którą z czasem został nieformalnym takim przywódcą Mariusz Urban, ta grupa zaczęła się już funkcjonować niezależnie od duszpasterstwa, i później, w późniejszych czasach ona utworzyła ruch Młodej Polski z takimi nazwiskami jak Aleksander Hall. Wpływ Mariusza Urbana na tą grupę był o tyle ważny, że później bodajże Kuroń zarzucał Hallowi odchylenie endekoidalne. Tak? Oczywiście to, no powiem, znaczy według mojej oceny to po prostu to było rzeczywiście odchylenie endekoidalne, ale na tyle skuteczne, że Aleksandrowi Hallowi udało się wejść w środowisko Stronnictwa Narodowego w Londynie, czy później jeszcze przechwycić Wojciecha Wasiutyńskiego, z którym on zrobił na początku lat bodajże 90. Wojciech Wasiutyński, tłumaczy taki słynny emigrant endecki, działacz przedwojenny i jeszcze Hallowi udało się ściągnąć go do Gdańska i zrobić z nim wywiad. Ale to był wpływ Mariusza Urbana, bo jak później się okaże, ta grupa przejęła całkowicie z czasem paradygmat innego suwerena,
powiedzmy, z słów suwerena z własnej woli, czyli Adama i Michnika, czy suwerenów, czy suwerena grupowego, czyli Adama, Michnika i Jacka Kuroń. Natomiast kiedy ta grupa wyszła, ta grupa, która później utworzyła Ruch Młodej Polski, wyszła z duszpasterstwa, Mariusz Urban tam się dalej tam pojawiał w tym duszpasterstwie. I aż, i tutaj już będę cytował, cytat. Działałem dalej w duszpasterstwie akademickim, zaś grupa tworząca później Ruch Młodej Polski wycofała się z duszpasterstwa. W październiku 1973 roku do duszpasterstwa zgłosiła się zainteresowana polityką grupa uczniów trzeciej klasy pierwszego liceum LO. Byli to Wiktor Hajduk, Tomasz Hołdys, Marek Mariański, na krótko w nawiasie, Tomasz Potocki, ówczesny duszpasterz, ojciec Tadeusz Marek, zaproponował mi, abym włączył ją w pracę tej grupy, czyli duszpasterstwa. W niektórych spotkaniach brał udział również Lech Wołowicz, mój kolega szkolny. Grupa ta od początku wykazywała bardziej integralne podejście do spraw wiary, do spraw narodowych i innych. W drugiej połowie 1974 roku do grupy dołączyli Krzysztof Kaletowski, później Wojciech Kloc, przejściowo był to również Jerzy Hall, brat Aleksandra. Byli oni z tego samego rocznika pierwszego LO, co Wiktor Hajduk i innych. Stąd wywodziła się niezależna grupa polityczna utworzona w styczniu 1978 roku, przekształcona w 1982 roku w ruch narodowy. I teraz muszę tutaj się podłączyć, to znaczy moim kolegą, sąsiadem, ja mieszkaliśmy wtedy w dzielnicy, znaczy z rodziną mieszkaliśmy w dzielnicy Suchanino na parterze i moim kolegą był właśnie Krzysztof Kaletowski, tak, więc stąd moja znajomość. I powiem tutaj taką ciekawostkę. Jako człowiek polityczny zorganizowałem kolegów z klasy, żebyśmy poszli, uwaga, uwaga, na latający uniwersytet związany z KSKOR, który miał wykład na Uniwersytecie Gdańskim. I kiedy ja taki podniecony wracałem z tych wykładów, tak, spotykam przypadkowo w autobusie Krzysztofa Kaletowskiego i on mi powiedział jedno zdanie. A może to jest trochę inaczej, jak oni tam przedstawiają, tak? No, tą rozmowę zapamiętałem na tyle, że może być jeszcze inna opcja i później w 82 roku odnowiłem jakby, że znałem go, oczywiście zaproponowałem znajomość jakby polityczną, zgłosiłem się politycznie i z czasem zostałem członkiem ruchu narodowego w nawiasie Mariusza Urbana, tak? Bo jak wiemy, mamy nowy ruch narodowy, którego jest takim doświadczeniem pokolenia, już nowego pokolenia, to jest to pokolenie Młodzieży Wszechpolskiej od Romana Giertycha, tak? Jakby to widzimy takie pokoleniowe różne uwarunkowania. I teraz co jest w tej, i teraz musimy się, w związku z tym, że moje dokumenty zaginęły mi, bo ja miałem taką teczkę specjalną z archiwalnymi dokumentami, ta najstarsza mi zaginęła podczas licznych przeprowadzek, pozwolę sobie zacytować dokument Niezależnej Grupy Politycznej. W deklaracji zamieszczonej w biuletynie Niezależnej Grupy Politycznej z 5 stycznia 1978 roku możemy przeczytać, cytat, ośrodki sionistyczne poprzez swoje ekspozytury w kraju i za granicą, jak na przykład wymienione w liście Radio Wolna Europa i Paryska Kultura, dążą nadal do anarchizacji życia politycznego, gospodarczego i społecznego, do zachwiania pozycji międzynarodowej Polski. Początkowo siły te skupiały się wokół takich znanych, tak zwanego Komitetu Obrony Robotników. Wkrótce rozszerzyły swoją działalność poprzez stworzenie szeregu organizacji o pozornie różnych programach politycznych, określających się między sobą jako lewicowe, centrowe, prawicowe, ale mające wspólną genezę i cele wrogie Polski. I ta deklaracja została oficjalnie podpisana
podpisana z imienia i nazwiska, tam był adres Mariusza Urbana, także to było, zresztą wiele takich środowisk, kiedy zaczynało to, robiło to jawnie, tak, że to chodziło o to, żeby nie podpaść pod artykuł, że tajna organizacja, tak, no bo wtedy zawsze można by powiedzieć w bezpiece czy sądzie, przecież my jesteśmy jawni, tylko mamy inny pogląd, tak. Oczywiście partia komunistyczna PZPR nie znosiła, chciała mieć monopol i oczywiście wszystkie organizacje zwalczały. Ale teraz przyjrzyjmy się tej deklaracji. Czy ona nie brzmi świeżo, można powiedzieć? Przy czym uwaga, w tym czasie używano, w związku nie używano przymiotnika żydowski, tylko syjonistyczny. To wynikało z tego, że no, w tym czasie to było raczej, powiedzmy, jeśli tak można powiedzieć, niepoprawnie politycznie, tak? To znaczy nie można było zwalczać Żydów czy żydowskiej polityki, ale już syjonistycznej to i owszem, tak? Bo sama władza ludowa, jak wiemy, w ramach wewnętrznych porachunków w marcu 1968 roku takiego argumentu użyła. Czyli podsumowując, była to próba tworzenia pewnego suwerennej myśli politycznej, narodowej, jako alternatywy do już nadchodzącej, powiedzmy, do wszystkich ruchów korowskich, RMP, Robcio, którzy tak naprawdę stworzyli trzecią RP, tak? Trzecią RP, czyli można jakby upraszczając, oni tak bardzo chcieli wolności, tylko że de facto zasymilowali nas z Zachodem. To była próba, tworzenia czegoś innego, narodowego, niezależnego. Jak wiemy, takich prób pewnie w całej Polsce było jeszcze pewnie kilka, czyli osoby o poglądach narodowych takie próby chciały to robić, ale oczywiście tutaj była pełna zgodność między tak zwaną opozycją demokratyczną a bezpieką. To znaczy, jak wiemy, Adam Michnik i Kuroń mimo wszystko, mimo że byli zwalczani, to jednak docelowo korzystali z parasolu ochronnego właśnie dlatego, że byli w układzie żydowsko-globalnym, czy powiedzmy syjonistycznym, w dokumencie NGP zamieszcza. Co chciało NGP? To co chciało NGP, to później widać z późniejszych publikacji, których wydało NGP i później Ruch Narodowy. Mało kto wie, niestety, a to szkoda, bo to jest rzecz ważna. Otóż NGP po raz pierwszy w kraju po II wojnie światowej wydało książkę Romana Dmowskiego Kościół, Naród, Państwo. Tak? I niestety w moich archiwach się nie zachowała to broszura, ale mam podobną broszurę co do formatu. To jest zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary deklaracji o przynależności do stowarzyszeń masońskich. Zespół wydawniczy Ruchu Narodowego 1982. Proszę zwrócić uwagę, tak, że tutaj Państwu pokazuję, ksiądz Józef Warszawski, czyli NGP i późniejszy Ruch Narodowy, no to była... Tak? Czyli NGP i późniejszy Ruch Narodowy Mariusza Urbana to była klasyczna organizacja endecka, czyli antymasońska, antyżydowska, narodowa. I od razu wyjaśniam wszystkim, bo jest taki zarzut, jak to możliwe, że można było tak pięknie wydrukować broszurę. Więc ja wyjaśniam, że Mariusz Urban i Krzysztof Kaletowski to byli super pedanci, Mariusz Urban umarł, o czym powiem później, to byli super pedanci, ja takich pedantów nie spotkałem wcześniej ani później. Mało tego, tam nawet Krzysztof Kaletowski, który był szefem sztabów, tak naprawdę, takim nieformalnym szefem sztabu NGP, to nawet miał policzone wszystkie czcionki. Czcionki zostały zorganizowane, wyszły, tak się wyrażę w cudzysłowie, z jednej drukarni gdańskiej i to
chyba tak z tego co pamiętam, ze wspomnień, bo tego nie brałem w tym udział, to Wiktor Hajduk to zorganizował. Natomiast w 1982 brałem udział w drukowaniu takim nielegalnych publikacji Ruchu Narodowego i wiem, że to po prostu, więc sam to robiłem, wiem jak to działało. Więc i co chciało, i co właśnie NGP chciało zaproponować geopolitycznie. I tutaj, co chciało zaproponować? Otóż chciało zaproponować państwo, tak naprawdę państwo narodowo-demokratyczne, czy też reżim, czy dyktaturę narodowo-katolicką w ramach, i tutaj to jest z deklaracji, w ramach niekomunistycznej o orientacji proradzieckiej. Od razu wyjaśniam, że nie można było w tamtym czasie użyć sformułowania antykomunistyczna, chociaż Mariusz Urban już bardzo wcześnie się określił jako antykomunista i RMP był antykomunistyczny i wszyscy tam koledzy z NGP byli, tylko po prostu tego, tak jakby nie można było tego publicznie nam powiedzieć, tak, no bo to już jest paragraf, tak, zwalczanie i tak dalej, więc niekomunistyczna orientacja proradziecka. I teraz dochodzimy do clue, który niewielu ludzi może zrozumieć. Otóż, jeżeli ktoś się określa jako suweren, to ten suweren określa, czy jesteśmy proamerykańscy, czy jesteśmy prosowieccy, czy jesteśmy prochińscy. I odwrotnie, określamy, jeżeli suweren określa, czy jesteśmy antyamerykańscy, antysowieccy i antychiński. Czyli Mariusz Urban, o czym jeszcze przejdę dalej, był człowiekiem wybitnym, on uważał się, że jest takim przywódcą, tak, i on określił, tak. My zaproponujemy taki wariant endecki, a może powiedzmy Związek Radziecki to przyjmie. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to jest fantazja, bo Związek Radziecki się przygotowywał, już znamy z archiwum Mitrochina, że już o pierestrojce zastanawiali się po roku 56, czyli jakieś modyfikacji systemu, no ale politykę tworzą tacy szaleńcy, tak? Znaczy kierunki wyznaczają szaleńcy, tak? Politycznie. No to powiedzmy historia Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego na tym polega. Znaczy formuje się pewien pogląd, który w ogóle społeczeństwo nie rozumie, albo zrozumie po czasie, ale na tym polega właśnie rola ludzi wybitnych. Jeżeli przełożyć to, co tutaj przytoczyłem na język geopolityki, to mamy płaszczyznę, czy chcemy być w bloku kontynentalnym, czy chcemy być w bloku atlantyckim. W tamtych realiach to można było powiedzieć tak, my proponujemy kierownictwu sowieckiemu, żeby przeniósł stosunki polsko-sowieckie z okupacji, tak, chociaż ta okupacja oczywiście nie była taka całkowicia, bo jak wiemy, Kościół katolicki, czy prywatne rolnictwo, czy taka drobna przedsiębiorstwo cieszyła się wolnością, a czego nie było na przykład w Czechach, ani w NRD. Czyli proponowano Sowietom przejście z stosunków, powiedzmy, okupacyjnych na stosunki takiej, powiedzmy, finlandryzacji, jak to się mówiło, tak? Taki ideał. Czyli Finlandia była wewnętrznie niezależna, ale była takim nieformalnym, musiała być w bloku sowieckim, tak? To się związało z różnymi ograniczeniami. No, tutaj taka mała dygresja. Taka mała dygresja a propos Finlandii, że Finlandia, będąc w bloku sowieckim, mając własną, była bardziej niezależna wewnętrznie niż obecnie. Dzisiaj, nie będąc w bloku sowieckim, nie ma banku centralnego, bo ma euro, i tak naprawdę rola parlamentu fińskiego, podobnie jak i polskiego, czeskiego, węgierskiego, polega na nieustannym tłumaczeniu to, co tam napływa z Brukseli. Czyli tutaj jakby wchodzimy w takie zagadnienie, a co to znaczy być niepodległy? Kiedy jest się tak naprawdę niepodległy? I teraz tak, w związku z tym, że więc Mariusz Urban nie mogąc, zwalczając KOR, czyli jak dzisiaj wiemy
ekspozytorę globalistów, czy ekspozyturę neomarksistów, czy powiedzmy ekspozyturę społeczeństwa otwartego po Popera, czyli cały ten blok, który reprezentowała, który reprezentował KS KOR, atakował, znaczy wszedł w konflikt ze swymi byłymi kolegami z duszpasterstwa akademickiego, czyli Halem i całą jego grupą. I to dostrzegło taki konflikt ideowy, czyli między endecją a pseudoendecją, czy jak to właśnie nazwał Kuroń odchyleniem endeckoidalnym, dostrzegła bezpieka, co opisuje to tutaj właśnie Sławomir Cęckiewicz, jako grę operacyjną. Otóż z punktu widzenia tych oficerów SB, największymi przeciwnikami dla systemu to był oczywiście KOR, no i wszystkie jego ekspozytury, tutaj młodzieżowe, RMP. I tutaj w dokumentach esbeckich widzimy, że SB chciało wprowadzić tajnych współpracowników, takich jak Antoni i Grzegorz. Kto to są, to do tej pory nie wiemy. IPN twierdzi, że takich agentów było trzech, z tym, że nie podało kto. I co spowodowało tutaj pismo przedprocesowe Mariusza Urbana, bodajże tam w 2005 roku, bo mam nadzieję, że się mnie pomyliło, żeby żądać, kto to byli, no, bo tak nie wiemy. To znaczy, powiem tak, w Komitecie Narodowym Polskim w Paryżu był jeden agent rosyjski, to Roman Dmowski podejrzewał, że to był Eras Pilc, no i najpewniej takim był nim. No ale to niczego to nie zmienia, tak? To jakby Komitet Narodowy Polski i tak zrobił swoją robotę suwerenną na terenie Paryża. Więc jeżeli byli agenci, no tam pewnie byli, może nie chcę mówić, kogo tam podejrzewam, bo nie chcę tutaj jakby, to musi być jakby 100% pewność. Mariusz Urban z racji swoich osobowości nie mógł być agentem. I teraz powiem Państwu dlaczego. Jeden z moich znajomych, który go znał, uważał za Mojżesza, tak? To znaczy świadomość, znaczy to jest ten problem tych liderów słynnych, tak? Tych jeszcze z czasów PRL-u, czy tam w lat 90., że oni tam wiedzieli lepiej, że oni są tymi nowymi, no ale mają do tego prawo, znaczy każdy ma do tego prawo, ale historia weryfikuje. Więc z racji swego potencjału intelektualnego, w ogóle nie było możliwe, żeby był agentem, zwłaszcza, że on wielokrotnie już pierwsze przesłuchanie miał w SB w 1971 roku, właśnie związane z duszpasterstwem akademickim, była taka sprawa odpryskowa. Więc jakby on i tak, agent mógł tam coś wiedzieć, kiedy będzie spotkanie, jaki wyjdzie dokument, ale tak naprawdę nie mógł określić kierunku działania, bo to Urban tym był tym liderem niekwestionowanym. Powiem ciekawostkę, kiedy ja przyszedłem do Ruchu Narodowego w 1982 roku, spotkałem się z takim pojęciem, jak z takim pojęciem nowinkarstwo, tak? Dzisiaj to było takie historyczne pojęcie, że my nie lubimy nowinkarstwa w Kościele, tak? To oczywiście to były te wszystkie zmiany posterobowe, które dzisiaj nazywamy zbiorczo modernizm, tak? No i tak dalej. Więc dzięki takim przeświadczeniu NGP udało się nawiązać kontakt z Jędrzejem Giertychem, który podzielał ten sam pogląd na KS KOR, tak? KS KOR. Natomiast jak powiedziałem w tej ulotce, tej deklaracji NGP jest takie zdanie jak anarchizacja życia społecznego. Podobny pogląd miał świętej pamięci kardynał Wyszyński, to jego słynne przemówienie na Jasnej Górze. Tak, to znaczy uważajcie, bo tutaj to wszystko prowadzi do anarchii. To jakby ludzie o poglądach narodowych, bo kardynał Wyszyński
też miał takie, powiedzmy, miał takie inklinacje z racji, że był człowiekiem przedwojennym, tak więc jak byłby osłuchany, miał taki też instynkt narodowy, czy co czym, to też miał taki pogląd. Także to nie jest tak, że jest jedna narracja solidarnościowa. Wiele ludzi uważało przeciw. Na przykład mało kto wie, znaczy ulotki NGP było kolportowane bardzo szeroko tam w ramach tych możliwości, które były, poczną albo osobiście. I mało kto wie, że zwolennikiem NGP określił się między innymi profesor Michałowski, ten słynny profesor znawca historii Egiptu. Tak? To jest właśnie, mało kto o tym wie, ale te poglądy trafiały do ludzi mających tak zwany instynkt narodowy. Tak? No oczywiście wiemy, że poglądy narodowe nie mogły się rozwinąć tak naprawdę, bo była blokada i korowska, i blokada komunistyczna, czego pięknym jakby zwieńczeniem jest te słynna scena, kiedy Jerzy Urban po wyjściu z konferencji prasowej zaproponuje Adamowi Michnikowi, on był wtedy rzecznikiem rządu jeszcze Jaruzelskiego, podwożenie samochodu. Michnik tam się krępuje, no niby nie chce, ale przeszedł 100 metrów i później wsiadł do samochodu Jerzego Urbana. Także elementy sionistyczne były i w reżimie Jaruzelskiego późniejszym i oczywiście no, w opozycji. I teraz mogę powiedzieć, no właściwie chyba wszystko, teraz mogę jeszcze powiedzieć o Mariuszu Urbanie, więc jakby tu już nawiązywałem. Otóż to był człowiek genialny. To był człowiek naprawdę genialny. Jak ja odsyłam Państwa do pism, które są na stronie ruchnarodowy.pl, znaczy ta strona jest martwa, ale te dokumenty, które są, bo tak naprawdę nowi ludzie, którzy się pojawili w latach na początku, po 2000 roku, to już tam niezbyt przejawiali sobie jakąś intelektualną myśl, więc, ale te dokumenty są. I tak wiele sformułowań Mariusza Urbana są bardzo aktualne do tej pory, wiele analiz. Był znakomitym taktykiem, tak? Był znakomicie takim, potrafił personalnie rozpoznać cechy, jakie u człowieka, no to jest taka cecha przywódcza też, tak? Tak dalej. Z jego koncepcji on starał się wykorzystać aparat bezpieczeństwa, czy te elementy, które, no powiedzmy, nie chcę powiedzieć elementy narodowe w służbie bezpieczeństwa, bo to byłoby nadużycie, ale chciał wykorzystać, na przykład starał się wykorzystać na przykład SB przeciwko RMP, tak? No między innymi tutaj spotykając się z jakimś tam agentem, tutaj Myszkiem i tak dalej, no spotykał się też z pułkownikiem Walichnowskim z MSWiA. Ja nie wiem, czy do końca, czy pułkownik Walichnowski to była taka postgrunwaldowska grupa, postmoczarowska grupa w MSW. Nie jestem tego do końca pewien. Więc trudno zawsze powiedzieć, czy SB udawał człowieka patriotę, tak? W rozmowie, tak? Czy on po prostu był zwykłym funkcjonariuszem komunistycznym? Wiadomo, to bezpieka ma swoje tutaj metody. Mariusz Urban też, jak powiedziałem, no, starał się grać tą kartą sowiecką. Między innymi spotkał się, jak opowiadał, z ataszem chyba wojskowym, tak? Czy, o może kulturalnym, proszę, tu już nie wiem, Anatolijem Szarkowem sowieckim. Z tego spotkania dostał wizytówkę, którą się bronił. Tą wizytówkę później, kiedy w czerwcu 83 roku było aresztowanie członków ruchu narodowego, to on się bronił tą wizytówką, czyli żeby bezpieka do końca nie wiedziała, czy on, komu on podlega, tak? A może podlega Sowietom, więc jak gdyby, więc nie możemy go ruszyć do końca. Znaczy, no trudno powiedzieć, ale no tak, taktyka, no, każdy się broni jak może. Więc natomiast, no więc pytanie, więc był bardzo, bardzo dobrym taktykiem, tylko że on, jak to każdy geniusz,
każdy geniusz jest trudny. Każdy geniusz jest trudny tak naprawdę. My trochę takich historii idealizujemy, ale tacy ludzie są po prostu trudni dla otoczenia. Miał też skłonność do zafiksowania się na jakimś tam temacie albo na jakiejś osobie, tak? No i wtedy był strasznie nieprzejednany konsekwentnie i te wszystkie swoje talenty wykorzystywał zupełnie beznadziejnych sytuacjach. No, może też taka była jego cecha, że no, trochę tak personalnie za zawsze zdrady czy odejścia traktował bardzo personalnie, tak jakby czuł się może zraniony. Natomiast te cechy, które miał, pozwalały mu funkcjonować w małej organizacji w PRL-u. Takie powiedzmy kanapa, czy dwie kanapy, tak? Czy tam, no powiedzmy, z dostawką oczywiście to się wszystko tam zmieniało. Natomiast już nie, to są cechy, które nie pozwalały funkcjonować po okresie transformacji, tak? Które wymaga polityki rozmowy, tworzenia bazy, tak? No, budowania relacji. No to widzimy, jak te partie masowe powstały, że nie trzeba się kochać, nie trzeba być przyjacielem, tak? Ale trzeba coś chcieć wspólnie zrobić, jakiś konstrukt polityczny. Więc on mógł się poczuć na koniec swojego życia przegrany. Przegrany, no bo jak gdyby, znaczy dla mnie PRL jest porażką ideową, bo wygrała opcja Korowska czy RMP, czyli całkowitej asymilacji Polski do systemu zachodniego. No i teraz ci wszyscy asymilanci się ostatnio przekonali, że zamkną nam elektrownię w Turowie i nie będziemy mieli prądu, tak? No, a już są symptomy, że sądy polskie będą akceptowały małżeństwa, czy akty ślubu, homoseksualne akty ślubu zawarte na Zachodzie, że będzie trzeba to akceptować. Jest taki nacisk prawny, tak? Także, czyli powiedzmy, ci wszyscy asymilanci to są uważam, chociaż zwycięzcami, oni są z KOR czy RMP to są zwycięzcami, ale to są moralni bankruci. I teraz możemy sobie zadać, więc idea państwa narodowo-katolickiego, czyli te słynne hasło lat 30., tak? Katolickie Państwo Narodu Polskiego dalej w naszych umysłach funkcjonuje. I teraz zadajmy sobie pytanie, a co będzie, jak chiński czy żółty Konstantyn się pojawi i zaproponuje Polsce taki wariant, na przykład powie, bądźcie w naszej strefie, w chińskiej strefie wpływu, a umożliwimy wam, że zbudujecie państwo narodowe katolickie. I co mamy się obrazić? Zresztą jeden z redaktorów PH24 rzucił takie hasło, potrzeba żółtego Konstantyna, tak? Więc i to bywa właśnie suwerenny, to my się określimy, nie Adam Michnik, król żydowski z lat 90., tak, do afery Lewina, będzie określał naszą, co jest naszą polityką suwerenną, tylko my się określimy. I może być tak, że ludzie o poglądach katolicko-konserwatywnych powiedzą, no cóż, dał nam przykład ojciec Boim, jak się z Chińczykami dogadywać, tak? Więc o to chodzi. Zresztą tu jest jeszcze jeden taki problem suwerenności mentalnej. To dzięki tutaj znanym nam wszystkim geopolitykom, których nazwisk nie chcę wymienić, nastąpiło odrodzenie myśli geopolitycznej w Polsce i tam się u wszystkich naszych geopolityków, niezależnie od jakich tam opcji, pojawia się jedna myśl, żebyśmy byli suwerenni mentalnie, tak? Żebyśmy grali, żebyśmy lawerowali. I to proponował Mariusz Urban. Nie bądźmy jak ta masa, powiedzmy, postfeudalna, czy postpańszczyźniana, czy postperelowska, te masy, które za to, żeby pojechać do Antalii, do Grecji, aby słoneczka tam chwycić, są zrobią każdą niegodziwość, łącznie ze sprzedażą ojczyzny, tak, byle osiągnąć swój cel. Nie bądźmy jak my narodowcy, musimy być trochę przeciw tej masie kolegów Jakuba Szeli z Galicji, tak, który zabijał innych, on sam Polak etniczny, zabijał Polaków politycznych, tak, więc jak gdyby, no i to jest taka propozycja. Więc i dziwnym zbiegiem okoliczności
Lipiec miał jakieś duże znaczenie dla Mariusza Urbana, bo urodził się 18 lipca 1951 roku, zmarł 24 lipca 2007, mieszkał na ulicy 2 lipca w PRL-u, tak dzisiaj Parkowa 22. No i amnestia, te słynne aresztowanie, znaczy to było takie słynne aresztowanie, które może ja może wyjaśnię. Podejrzewam, że bezpieka doszła do wniosku, że NGP, łamane przez Ruch Narodowy, nie jest już potrzebny w walce z RMP, więc rozwalmy tę organizację przez aresztowania. Z reguły aresztowania polega na tym, że ktoś tam pęka, ktoś się załamie, a generalnie jak się nikt nie załamie, no to już później nikt nie chce działać, tak? No bo 5 tygodni w więzieniu, no to jest takie trudne dla ktoś tam, no ktoś tak nie przeżywa takich skrajnych zdarzeń, no to później się załamuje. I więc rzeczywiście 9 czerwca 1983 roku nastąpiło aresztowanie. Później wypuszczono wszystkich tych 11 osób z dawnego NGP, później łamane przez Ruch Narodowy. Ja aresztowany nie byłem, bo byłem, może byłem w drugiej fali, tak? Znaczy, jak gdyby śledztwo się rozwinęło, gdyby ktoś pękł, śledztwo się rozwinęło, to pewnie byłem aresztowany, ale pojechałem sobie na żniwa do wuja, więc jak gdyby znikłem z horyzontu. Więc w lipcu, więc aresztowano w czerwcu. 9 czerwca, 11 osób i wypuszczono ich przed amnestią, tą słynną amnestią generała Jaruzelskiego 22 lipca, tak? Czyli tak naprawdę chyba nawet nie chciano wytaczać żadnego formalnie procesu, tak? No bo co? Będziemy sądzić niekomunistyczną orientację proradziecką? To jest oczywiście jakaś bezsens, całkowicie bezsens z punktu widzenia reżimu komunistycznego, więc po prostu skonfiskowano materiały, zniszczono, szkoda, bo tam były, to Mariusz Urban zawsze płakał nad tym, znaczy płakał w cudzysłowie, że takie bezcenne ma materiały archiwalne, między innymi cała korespondencja z Jędrzejem Giertychem przepadła, no a szkoda, bo to teraz to są rarytasy, to by było dzisiaj rarytasy. No i Cóż z tego zostało? No i idea narodowa nie jest personalna, tak? Panie Kamilu, i pan, i ja możemy określać suwerenną politykę. Może ktoś inny dzisiaj określa inne pokolenie, tak? Tak formułuje cele, ale widzimy, że obecny Ruch Narodowy już bez nazwiska Mariusza Urbana, no, formułuje, tak? Robi co może, no to jest właśnie myśl suwerenna i tak dlatego jest zwalczana. I teraz może jeszcze powiem, co by się stało, gdyby Mariusz Urban nie zerwał z grupą, która później tworzyła Ruch Młodej Polski. Otóż są takie słowa bezcenne. Otóż tak, co Aleksander Hall mówił o Mariuszu Urbanie? Jeszcze w połowie lat 70., ja tutaj korzystam ze strony Ruchu Narodowego, mówił, cytat, gdyby był Mariusz, to nie byłoby tego bałaganu i przeciągania dyskusji po nocach. I to jest informacja od Jerzego Halla, czyli jego brata. Czyli było to uznanie pewnej roli przywódczej, liderskiej, tak? Natomiast spuentował życie Mariusza Urbana, podsumował w pewnym sensie właśnie przywołany już ojciec Ludwik Wiśniewski, który powiedział na pielgrzymce na Jasnej Górze na początku lat 80., nawiasie chyba 84., powiedział. Ojciec Ludwik powiedział prywatnie, podziwiam Mariusza, że wyrwał się bandzie Olka, ale w polityce niczego nie osiągnie. No właśnie, w polityce niczego nie osiągnie. To znaczy, wiemy, że ludzie, którzy są antysystemowi, a tak naprawdę antysystemowi, są blokowani. Ja się cieszę, że tutaj politykowi, naszemu artyście, a reżyserowi Grzegorzowi Brełnowi się udało. On rzucił hasło kontrrewolucja. Także i które zostało podjęte, które zresztą pod Ordo Iuris demonstrowały lewaki, właśnie my nie chcemy kontrrewolucji. No właśnie o to chodzi. I to jest ta idea, która jest niezależnie od nazwisk, niezależnie od grupy, ona zawsze się odrodzi. Zresztą to tak Roman Dmowski pisał. Zresztą Roman Dmowski użył bodajże, znaczy na pewno, w Kościół Naród Państwo napisał Ruch Narodowy z małej litery, tak? Mariusz Urban, wymyślając Ruch Narodowy, nazwę dla organizacji, dla NGP, przypomniał sobie, że generał Franco użył Ruch Narodowy dla pewnego
zjednoczenia, tak? No więc w tym sensie. Więc niezależnie, czy tamte pokolenie, czy pokolenie PRL, czy lat 90., czy teraz, czy te, które teraz wchodzi do polityki, będzie niosły płomień suwerenności narodu, tak? Pytanie, czy może na przykład może teraz najwyższy czas ułożyć sobie stosunki z Brukselą, nie jako poddańcze, tylko może jak Wielka Brytania albo jak Norwegia, tak? No normalnie, no, jesteśmy częścią systemu gospodarczego, więc wiadomo, nie, więc z tego korzystamy, ale politycznie, suwerennie możemy się odsunąć. To jest taka myśl, która zawsze, póki naród polski istnieje, idea narodowa będzie trwać i dopóki jesteśmy katolikami i ten paradygmat katolicki jest żywy, walczy, tak? Dopóki ten sztandar będziemy nosić i jak napisał Roman Dmowski, Kościół, naród, państwo. Dziękuję bardzo. No, myślę, że już nie będę dorzucał żadnych pytań, bo to, co miałem przygotowane, to pan się do tego odniósł. Jakby temat przynajmniej chwilowo został wyczerpany. Jak powiedziałem, no w tej serii będziemy właśnie takie mniej znane karty starali się odkrywać, no bo powiedzmy, taka wizja historii ruchu narodowego, która jest tak obiegowo dostępna, czyli że był Roman Dmowski, Stronnictwo Narodowe, ONR Narodowe Siły Zbrojne i długo, długo nic i nagle przeskakujemy we współczesność, no jest dość fałszywa. Jest chociażby właśnie ta luka między latami wojennymi i powojennymi, a tak zwaną trzecią RP. I zwłaszcza jakby tym latom będziemy poświęcać w tej serii o historii ruchu narodowego naszą uwagę, a oczywiście nie tylko, ale myślę, że to jest taki temat, gdzie jeszcze można sporo odkryć. I może tutaj uzupełnię, tutaj jeszcze muszę o tym wspomnieć, świętej pamięci pana Jana Piotra Koziatka. To był taki narodowiec, który działał w ramach ruchu związkowego, był internowany, wybitna postać. Mam nadzieję, że będę miał możliwość zapoznania się z jego archiwum. To była taka postać gdańska. No, muszę oddać też sprawiedliwość panu Marianowi Barańskiemu, tak, który wydawał książki. No to ja z tej książki korzystałem, mało tego. Ruch przysyłał nam te książki, żeśmy je propagowali, więc jak gdyby każdy coś wniósł, tak, niezależnie od własnych tam ograniczeń osobowościowych czy organizacyjnych, no tak jak pan powiedział, nie było tak, że było długo, długo nic, nie, to nie, coś tam się zawsze działo. I ten program myślę, że już możemy w tym miejscu zakończyć. Moim państwa gościem był pan Piotr Błaszkowski. Dziękuję bardzo za przybliżenie historii NGP Ruchu Narodowego. Dziękuję państwu czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania lajków, aktywności w sekcji komentarzy, subskrybowania kanału, a także wsparcia finansowego naszej działalności i również zapoznania się z ofertą wydawniczą w linku pod filmem. Dziękuję bardzo państwu. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce.